Części ruchome, kanapy, łożyska czy liny. Wszystko zostanie dokładnie sprawdzone, żeby turyści, którzy korzystają z kolei linowych w Beskidach, czuli się bezpiecznie. Właśnie ruszyły jesienne przeglądy, które zakończą się pod koniec listopada. Pierwsze prace rozpoczęły się w jednej z największych atrakcji turystycznych Beskidu Śląskiego, na Czantorii. Magda Sincewicz. Prace na Czantorii ruszyły w poniedziałek. To obowiązek zarządzających obiektami. Robią to dwa razy do roku. Mimo że brygady remontowe konserwować będą wyciągi przez kilka tygodni, kolej będzie jednak kursowała w weekendy i dni wolne. Przeglądamy wszystkie newralgiczne elementy ruchome kolei linowej, wyciągów narciarskich, ale również sprzętów, takich jak systemy naśnieżania przygotowujemy przed nowym sezonem zimowym. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pasażerów i robimy to zgodnie ze wszystkimi procedurami, harmonogramem przeglądów, także wszystko zgodnie z planem. Według niego prace konserwacyjne w tym miejscu mają zakończyć się 5 grudnia. W innych miejscach zaczną się niebawem, jak na przykład na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. W ośrodkach grupy PKL prace serwisowe związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei linowych, krzesełkowych oraz urządzeń technicznych. I prace serwisowe przygotowują kolej do sezonu zimowego. Na górze Żar potrwają od 28 października do 8 listopada. Kilka dni później konserwatorzy zajmą się kanapą na Mosorny Groń w Zawoi. Tam konserwacja potrwa od 12 do 29 listopada. Pozostali właściciele kolei, jak na przykład na Szędzielnie czy Skrzyczne, nie podali jeszcze dokładnych terminów przeglądów.